Tego pana nikomu nie trzeba przedstawiać. Po długich negocjacjach Przemysław Zamojski zostaje ze Stelmetem. Przemek Zamojski będzie naszym zawodnikiem na następne 2 lata. Kontrakt jest korzystny dla klubu. Jest zawodnikiem, który będzie grał w naszej rotacji na pozycji 2 i 3. Przynajmniej tak to się buduje, ale z dużym naciskiem na pozycję numer 2. Potwierdziły się również pogłoski dotyczące 31-letniego Amerykanina J.R. Reynoldsa. W zeszłym sezonie podczas rozgrywek Pucharu Europy grał przeciwko nam. Teraz zagra z nami. Trener i klub poszukiwali zawodnika, który dzięki doświadczeniu w newralgicznych momentach nie straci zimnej krwi. W tamtym roku staraliśmy się o niego, ale nam się nie udało. Zawodnik, który jest typową dwójką z bardzo dobrym rzutem za 3. Janusz Jasiński nie chce mówić o negocjacjach z kolejnymi zawodnikami. Jednocześnie nie zaprzecza, że klub prowadzi rozmowy z Quintonem Hosleyem. Zmiany również w klubie Socios. Oto jego nowy prezes Tomasz Sadłowski. Razem z kolegami, między innymi tutaj z Romanem Komisarkiem oraz Tomaszem Soszka, zostaliśmy wybrani do zarządu. A jako, że współpracujemy razem w klubie Kibica, to wiem, że między innymi właśnie też na tych ludzi mogę liczyć. Pełen skład drużyny Stelmetu na przyszły sezon poznamy najpóźniej 10 sierpnia.